Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj zajmiemy się postacią Overlorda i jego powrotu. Zapraszam. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeśli tego nie robicie. No i pamiętajcie o łapce w górze. Mamy obcykane już to, że event najprawdopodobniej będzie dotyczył smoków i oni. Wiemy, że demony powrócą z krainy umarłych. O tym mówiłem w innych filmikach na kanale, więc jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam do obejrzenia. Natomiast pozostaje pytanie, co z Overlordem i czy on także może być demonem, czyli oni. Jeżeli chodzi o to, czy mógłby okazać się oni, to jak najbardziej. Na razie jeszcze nikt tego nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, jednakże ja uważam, że w jakimś tam stopniu tak. Kiedyś się zastanawialiśmy, jaka jest pierwotna forma pierwszego mistrza Spindlicu oraz Overlorda. Pierwszego mistrza Spindlicu poznaliśmy, ponieważ jest stworzony ze smoka i oni. Natomiast Overlord powstał później, przy stworzeniu Ninjago, gdzie zło pierwszego mistrza Spindlicy musiało się w jakiś sposób uwolnić, ponieważ z tej mrocznej strony, o niego, w pierwszym mistrzu Spindlicy powstał Overlord. Jego mroczna wyspa, lub też niektórzy oni, w tym na przykład Mistake, udali się do Ninjago po jego stworzeniu. Dlatego po jakimś tam czasie schowali maskę nienawiści w oku Primevala, dzięki czemu wiemy, że faktycznie kiedyś w Ninjago byli, więc mogli się przyczynić do stworzenia Overlorda. Na razie nie mamy na 100% potwierdzenia, jaka jest pierwotna forma Overlorda. W drugim sezonie widzieliśmy, że smok, no ale to nie był dobry, lecz zły, każdy o tym wie, więc on jest hybrydą, być może smoka i oni, czy coś takiego. Jeżeli oni mają z nim związek, to raczej tak. Ale jeśli Overlord nie jest powiązany ze smokiem oni ani pierwszym mistrzem Spindlicu, no to wiadomo, że nie. Powstał sam, ponieważ musiała być równowaga w Ninjago. A teraz, czy event wprowadzi ponownie postać Overlorda, czy też pojawi się dopiero później? No, ja chciałbym, aby tego Overlorda zostawili na razie w spokoju. Oczywiście, mogą być podczas eventu nawiązania do niego, ale że nie pojawi się w tym momencie. Event może idealnie opowiedzieć przeszłość i wprowadzić powoli Overlorda ponownie, gdzie w 10 sezonie stałby się głównym wrogiem. Wówczas przywrócą twórcy wątki wężonów, które jeszcze się nie zakończyły. Przypominam, do teraz nie znamy tej właściwej historii powstania wężonów. Dlatego ja osobiście chciałbym go zobaczyć w 10 sezonie. Wówczas też bym chciał zobaczyć ponownie Złotego Ninja i w końcu pełnią możliwość Lloyda, a nie w evencie. Ja uważam, że tam nie będzie miejsca dla tej postaci, aby był jakiś tam wrogiem, czyli mam na myśli Overlorda. Jest opcja, że Overlord, czyli nasz mroczny władca, także okaże się pionkiem wśród demonów, ale wolę na ten moment nie, bo 4 odcinki to będzie mało, aby jego historię opowiedzieć. Równie dobrze to on uwolni pierwszego oni i wykorzysta maskę zemsty oraz ponownie wykorzysta swoją siłę, aby Garmadon był znów po stronie zła. Jednakże akurat podczas eventu tego bym nie chciał widzieć, tak jak wcześniej wspomniałem. Skoro postać wkrótce powróci, lecz nie wiadomo kiedy, to z nim zapewne mroczna wyspa. Już się nie mogę doczekać. Dziękuję wam za uwagę, napiszcie w komentarzu, co wy uważacie o tych teoriach i oczywiście podawajcie własne. Trzymajcie się i do zobaczenia przy kolejnych filmach. Hej!